Doktorze Veit, rozmawialiśmy o odstępstwie i hipokryzji w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, zwłaszcza pośród przywódców. Choć oczywiście nie jest to ograniczone tylko do tej grupy. Chciałbym zapytać, czy powinniśmy się temu dziwić w naszym ogólnoświatowym Kościele? Nie, ponieważ ten stan rzeczy ma wymiar profetyczny i historyczny. Nie wydaje mi się, że powinniśmy się temu dziwić. Powinniśmy ten stan raczej opłakiwać. Powinniśmy z tego powodu odczuwać smutek. Z mojego osobistego doświadczenia mogę stwierdzić, że nawet gdy weźmiemy pod uwagę kwestie, które uważam za szczególnie złe, zawsze dostrzegam tu i tam światełko i to na każdym poziomie. Zatem Bóg nie opuścił swojego Kościoła i wciąż istnieje 7 tysięcy, które nie zgięło swych kolan. Są oni rozproszeni, czyli Bóg ma swój lud. Zatem ponieważ jest to przepowiedziane przez proroctwo, pomimo naszego biadania nad okropnym stanem Kościoła, powinniśmy poszukiwać pokoju w sytuacji, która przybliża nas do powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Myślę, że znajdujemy się na samym progu końcowych wydarzeń. Wkrótce nadejdzie wstrząs, a wtedy spadnie późny deszcz. Być może mamy teraz deszczyk albo jakieś krople tego deszczu, ale nie mamy jeszcze pełnego jego wylania, a to się dopiero wydarzy. Wtedy udamy się do domu. 18 rozdział Ewangelii Mateusza mówi nam, kieruje i poucza nas, w jaki sposób podchodzić do kontrowersyjnych sytuacji ze strony braci w Kościele. Nawet wobec pastora, który może stać się przyczyną bólu i cierpienia, czy też czyni rzeczy, które nie osądzam jako złe, ale które są takie w świetle Słowa Bożego. Czy 18 rozdział Ewangelii Mateusza to jedyny fragment w Biblii, który daje nam wskazówki, jak postępować w takich trudnych sytuacjach? Myślę, że Biblia zawiera mnóstwo przykładów, jak postępować w przypadku kryzysu wewnątrz Kościoła. W Starym Testamencie mamy mnóstwo tego typu sytuacji. Podoba mi się to, co powiedział Mojżesz. Wymasz mnie z księgi życia, bo ich zawiodłem. To bardzo Chrystusowy duch. To nie jest coś, co przychodzi w sposób naturalny. Biblia mówi, że był on jednym z najbardziej pokornych ludzi. Stanowi on przykład do naśladowania. W swoim własnym życiu miałem wiele okazji, by naprawdę czuć się dotknięty i by czuć się usprawiedliwiony w swoim świętym oburzeniu. Nauczyłem się jednak z czasem, że jedynym na to sposobem jest pozwolić, by to prawda dokonywała cięć. Prosiłem Pana, aby zabrał ode mnie uczucie niechęci z mojego systemu. To walka. Ale przecież chrześcijaństwo jest walką i pielgrzymką. Co mnie obecnie zadziwia, to że na przekór temu, co widzę, mogę skupić się na cierniach. I na przekór temu, co widzę w Kościele, wszystkie te negatywne, drażliwe rzeczy, czuję, że mamy poczucie czasu, w jakim żyjemy. I widzę początki przebudzenia ludzi, którzy poszukują. Można też odczuć powiew nowego wiatru, który pojawia się w Kościele. I jest to bardzo zachęcające. Zatem wszystko zależy od tego, na czym koncentrujemy nasz wzrok. Mówiłeś w poprzedniej części naszej rozmowy o ważności skupienia się przede wszystkim na Jezusie i że jest to wzrastające doświadczenie wymagające Bożego błogosławieństwa i czasu. Ale jak czytamy na pewnej nalepce na zderzaku samochodowym, miej cierpliwość wobec ludzi, z którymi Pan Bóg jeszcze nie skończył. Zatem zdając sobie sprawę z naszej ułomności i będąc niedoskonałym, z całą pewnością nie może to być wymówką do usprawiedliwiania się, by nie zwracać uwagi na zamęt lub zniszczenie w Kościele.
i z tego powodu pozwalać na destrukcję i trawienie mego własnego duchowego doświadczenia. Czyż nie tak? To trudne zagadnienie. Co zrobisz na przykład, gdy cały Kościół zmieni swój kierunek i otworzy drzwi na totalnie nowe religijne doświadczenia, całkowicie przeciwne wszystkiemu, w co wierzysz? To działo się i teraz dzieje się na całym świecie. Jednego dnia masz dobry, staromodny, dostojny system chwalenia Boga, a następnego dnia zastajesz kościół celebrowany, albo kościół kawiarnię, albo cokolwiek innego. Nie chodzi o to, że jest coś złego w gawędziarskim kościele, ale czy w kościele nie chodzi o uwielbienie? A jeśli chcemy sobie porozmawiać, dlaczego nie uczynimy tego w domu? Po co przenosić atmosferę pogawędek do kościoła? Bo w taki sposób ludzie będą to widzieć. I jeśli poczujesz nagle, że całe twoje doświadczenie związane ze sposobem wielbienia zostało podkopane, co wówczas zrobisz? Wówczas jedyną rzeczą, jaką możesz uczynić, to znaleźć miejsce, gdzie będziesz się czuł dobrze, czy też będziesz mile widziany. Ale to pewna skrajność. Znacznie częściej spotykamy się z pewnym półśrodkiem, kompromisem. I każdy jest w rzeczywistości niezadowolony w Kościele. W duchu proroctwa znajdujemy fascynujące oświadczenie, gdzie czytamy: Bóg dopuszcza odstępstwo Kościele po to, by przesiać jego członków. Czy chcemy teraz zostać przesiani i wyrzuceni? Czy też chcemy pozostać w Kościele po tym, jak przesiew się zakończy? Oto pytanie, które musimy sobie zadać. Znajdowałem się w wielu sytuacjach, gdzie styl uwielbienia walczył z każdą cząstką mojego jestestwa. Wówczas robiłem po swojemu w kościele, siedziałem i czytałem swą Biblię. Być może było to trochę dla kogoś obraźliwe, że siedzę i czytam Biblię, ale nie miałem tam nic innego do roboty, czyż nie? Naturalnie, jest to delikatna sprawa i jak się z tym uporamy, musimy być w tej kwestii przebiegli jak węże i roztropni jak gołębice. Jakkolwiek trudne to może być dla niektórych z nas, to bardzo trudne. Szczególnie, gdy masz niemiecki temperament, taki jak ja. Myślę zaraz teraz o zdradzie w odniesieniu do mojego osobistego doświadczenia. Jakie to doświadczenie? Nie byłem na kościelnym nabożeństwie adwentystów od 2 lat. Z własnego wyboru. To bardzo smutne, bardzo smutne. Ale alternatywa byłaby dla mnie jeszcze smutniejsza, ponieważ przez ponad 3 lata przechodziłem doświadczenia z tego typu przywódcami, o których rozmawialiśmy. Doszło do sytuacji, gdzie będący w błędzie pastor został przeniesiony na inne miejsce w kościele w wyniku narastających nacisków i działań kościoła. Jednak poza moim lokalnym zborem malowano go w glorii, chwały i adoracji. Panowała niechęć uznania prawdy, że ta osoba jest nieuczciwa, łamie przykazania i naucza błędu. A były jeszcze inne kwestie. W trakcie zajmowania się tą sprawą jako członek kościoła, stało się dla mnie jasne, że członkowie podzielili się na 2 obozy. Na tych, co widzieli prawdę i na tych, co nie widzieli lub zdecydowali się nie widzieć prawdy o charakterze tego człowieka, czy też braku charakteru tego człowieka. Zdałem sobie wtedy sprawę z czegoś, co mój ojciec wpajał mi od dawna, prawdopodobnie jakieś 50 lat temu, że do walki potrzeba mężczyzny, ale by odejść, potrzeba większego mężczyzny. Zdecydowałem, że zamiast być instrumentem podziału Kościoła i przeszkodą dla duchowej pielgrzymki innych, powinienem sam się usunąć, mój temperament, mój charakter, z tej całej wrzawy
ponieważ jestem typem naprawiacza i mam do tego skłonności. Ktoś mógby nazwać to przekleństwem, aby naprawiać rzeczy, które są złe. Nie na podstawie mojego sądu, ale na podstawie tego, co mówi Biblia i duch proroctwa. A co z rzeczami, które mogą zostać naprawione jedynie przez wielkiego architekta? Ostatecznie on jest jedynym naprawiaczem. Jednak szczerze wierzyłem do tej pory na podstawie tego, co przeczytałem w Biblii i duchu proroctwa, że musimy być stróżami. Nie w jakimś znaczeniu samousprawiedliwienia. O nie, absolutnie nie, gdyż nie istnieje w nas nic, z czego moglibyśmy czuć się sprawiedliwi. Mamy być obecni w taki sposób, że jako przedstawiciele Boga możemy chronić Kościół. Dlaczego dopuszczasz taką sytuację, gdzie druga strona, jak wspomniałeś, została usunięta w wyniku oczywistego złamania norm sprawiedliwości, a jednak pozwalasz usunąć siebie na własne życzenie? Dobre pytanie. Po pierwsze, to nie był jeden incydent. Po drugie, chodziło o sposób, w jaki ówczesny przewodniczący konferencji i jego ciało wykonawcze niewłaściwie pokierowali sprawą poprzez ignorowanie prawdy, ignorowanie dowodu i stworzenie atmosfery tajemniczości, milczenia, by chronić dobry wizerunek Kościoła i reputację błądzącego pastora. I niech Bóg mnie chroni, by wizerunek ten uległ zszarganiu. Zgoda, jeśli zgromadzenie członkowie Kościoła borykają się duchowo i upadają na jedną stronę tak długo, jak reputacja Kościoła i pastora nie są narażone na szwank. Dla mnie to był szczyt hipokryzji. I każda cząstka mego jestestwa buntowała się przeciwko temu. Jednak w tamtym czasie powstrzymałem się i usunąłem w cień, ponieważ nawiązując do Twojego pytania, nie chciałem być przeszkodą dla pozostałych członków Kościoła. Mimo że błądzący pastor odszedł, wciąż musiałem mieć do czynienia z przywódcami na szczeblu generalnej konferencji, a w Kościele wciąż istnieją stwarzające podziały frakcje. Ponieważ wciąż odgrywałem bardzo proaktywną rolę jako członek Rady, ujawniając i zajmując się tego typu sprawami i problemami, byłem postrzegany jako diabeł wcielony. Wówczas mogłem oczywiście przyjąć postawę nie przejmowania się tym, co inni o mnie myślą, pod warunkiem, że moje relacje z Bogiem są właściwie, jednak czułem, że hipokryzja objęła swym zasięgiem nie tylko przywódców kościelnych. Widziałem ją także pośród zwykłych członków Kościoła. Czy Bóg nie mówi, ustanawiam królów i pozbawiam ich tronu? I czy Bóg nie dopuszcza różne sytuacje, które w sposób oczywisty stanowią przejaw istniejącej hipokryzji? Zatem nawet najbardziej ślepy i głuchy dostrzeże, że należy dokonać wyboru. Jeden z moich dobrych przyjaciół, François, twierdzi, że musimy zawsze wybrać pomiędzy dwoma. Albo staniemy się lepsi, albo staniemy się zgorzkniali. Czy powinniśmy zatem pozwolić, by przewodniczący konferencji, pastor, przewodniczący wydziału, przewodniczący zjednoczenia, czy też zwykły członek Kościoła ograbił nas z doświadczenia przywileju bycia częścią Bożej rodziny? Twierdzę, że nie. Twierdzę, że wbrew temu, co się wydarzyło, a nawet z powodu tego, co się wydarzyło, nie dopuściłbym, by ograbiono mnie z mojego przywileju przynależności i członkostwa do rodziny Bożej. Czy jedynie dlatego, że mamy zbłąkanych rodzonych braci i zbłąkane rodzone siostry, czy z tego powodu mamy zdystansować się od nich albo też wyprzeć się więzów z ziemską rodziną? To samo powinno dotyczyć rodziny duchowej. Jednak przynależność powinna w pierwszym rzędzie dotyczyć Chrystusa. Zawsze. A nie Kościoła czy jego członków. Nie uczęszczam do Kościoła, by często spotkać się z innymi członkami, ale często chodzę do Kościoła pomimo ludzi się w nim znajdujących. Jeśli czujesz, że podjęta przez ciebie decyzja zrodziła się z uzasadnionych przyczyn,
ze szlachetnych pobudek i czułeś, że chciałeś pomóc Kościołowi się oczyścić, by stał się taką oblubienicą, jak należy, wówczas nie masz się czego wstydzić. Zgadzam się z Tobą, nie wstydzę się z niczego, co uczyniłem, ponieważ modliłem się w tej sprawie o prowadzenie i najlepiej, jak tylko potrafiłem, zgodnie z duchem proroctwa i Biblią. Jednak wracając do Twojego doświadczenia z Kościołem, był to jeden z powodów, dla którego zacząłem sondować wraz z Tobą Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Ostatków. A skąd tak naprawdę wiemy, że nim jest? Ponieważ moja wiara w instytucję Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego została mocno nadszarpnięta i narażona na szwank. Był to powód, dla którego odszedłem z tego kościoła na 2 lata. Teraz jestem jego członkiem, jednak mówiąc zupełnie otwarcie, wielokrotnie brałem pod uwagę zerwanie mego członkostwa z kościołem właśnie z powodu tego przykrego doświadczenia. Odnośnie tego doświadczenia nigdy nie uczęszczałem i nie uczęszczam do kościoła po to, by się tam czuć dobrze. Wiemy, jakie ciężkie próby i cierpienia wszyscy tam przechodzimy. To okej, zrozumiałe. Jednak z całą pewnością odnośnie doświadczenia Kościoła, gdybyśmy znajdowali się we właściwym miejscu z odpowiednim nastawieniem umysłu i serca, wówczas nawet jeśli nie czujesz się tam za dobrze, powinieneś odczuwać radość. A z powodu zdrady przez mojego lokalnego pastora, starszych zboru, przywódców kościelnych, słuchających się przewodniczącego, zdradzili mnie także członkowie rodziny w kwestiach rodzinnych. Cały ciąg zdrad doprowadził mnie do stanu, w którym nie czułem radości w swym sercu, a z powodu hipokryzji nie chciałem ich widzieć siedzących w ławce kościelnej, odgrywając rolę członka kościoła z przemiłym uśmiechem na swej twarzy, który kłamałby i zaprzeczał temu, co nosiłem w sercu, a był tam chłód i brak radości. Brakowało łączności z Jezusem i to był właściwie mój problem, brak relacji z Jezusem. Nie byłem jednak w stanie poruszać się w środowisku Kościoła ADS czy też na szczeblu jego instytucji, zwłaszcza, że powstał tam podział na skutek działań tego pastora. To było niewłaściwe środowisko, gdyż każda osoba, którą spotykałem, przypominała mi o zdradzie małżonki, zdradzie przywódców Kościoła czy zdradzie kogokolwiek. Zatem usuń się ze środowiska zdrady i próbuj odnaleźć nowe relacje z Bogiem, które są niezależne od instytucji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Taki był mechanizm mojego myślenia. Wiem, co mówi przypowieść o poleganiu na własnym rozumie, jednak nie byłem w stanie dostrzec żadnego innego rozwiązania. Rodzi się przy tym pytanie, co robić w takiej sytuacji? Być hipokrytą, udawać wiernego członka Kościoła z radosnym uśmiechem na twarzy, podczas gdy w środku czujesz pustkę? Rozważmy tę kwestię. Mogę się odnieść do tego, co teraz powiedziałeś i zrozumieć Twoje pobudki. Jednak z duchowego punktu widzenia wierzę, że trzeba coś jeszcze dodać. Biblijny Samuel znalazł się w niezwykle niekorzystnych okolicznościach. Wychowywał się u najwyższego kapłana, który był wszystkim, tylko niedobrym przykładem. Najwyżsi kapłani byli skorumpowani do niewyobrażalnych granic. W końcu jednak ich usunięto, bo Bóg oznajmił, że tak się stanie. I tak się stało. Samuel dorastał utrzymując łączność z Bogiem, niezależnie od otaczających okoliczności. Inny przykład, jaki zawsze przytaczam, to Mojżesz, który dorastał na dworze egipskim. Pośród całego odstępstwa, jakie tam panowało, także pośród jego ludu, nie wszyscy stanowili świetliste drogowskazy i nie czynili to, co właściwe na danym etapie. Jednak Bóg w końcu poddał Mojżesza na pustyni doświadczeniom, gdzie uczył się chodzić z Bogiem. Możemy się sami usunąć z niesprzyjających okoliczności, ale prowadzi to w prostej drodze do systemu klasztornego. Czynił będę po swojemu, wstąpię do mojego klasztoru, będę czcił Boga i będę miał spokój ze wszystkimi ludźmi.
Bóg jednak nie dał nam klasztornego systemu. Bóg dał nam Kościół. Pobłogosławił swoich i dał nam Kościół. Jakaż to księga lekcji, jakież to doświadczenie budowania charakteru. Ten sam pastor powiedziałby mi zapewne, bym wybierał pomiędzy dwoma bis. Wrzeszczano na niego nie z powodu tego, co uczynił niewłaściwego, ale z powodu tego, co uczynił właściwe. A on spojrzał na nich i kiwał głową. Wiesz, czasami spotyka się tego typu ludzi na naszej ziemi. Gdy słuchałem tego, byłem pełen słusznego oburzenia. Człowiek ten zasługiwał na ostrą reprymendę, a ja byłem akurat właściwą osobą, by to zrobić. Powiedziałem temu pastorowi, jak możesz pozwalać temu człowiekowi mówić do siebie w taki sposób? A on powiedział, nie, nie, zostaw. Ten człowiek buduje charakter. Nigdy nie będzie tego za wiele. Tak, nigdy za wiele. Sugeruję przez to, by oddać swe serce Jezusowi. Idź do kościoła i zamiast przyglądać się hipokryzji, zwróć uwagę na to, kto może zyskać na Twojej obecności, komu możesz pomóc, kogo możesz podźwignąć, kogo możesz wesprzeć. Zacznij od tego, a wtedy wyczekuj w łasce Bożej, jak On zmieni okoliczności. Gdyby każdy z nas decydował się wycofać, kto by w końcu pozostał w kościele? Nikt by nie pozostał. Jeśli czujesz, że jesteś osobą, która trwa przy tym, co jest słuszne, nie znosisz hipokryzji w kościele i chciałbyś standardów, które należy wdrażać w życie, albo ludzie się nie troszczą, i gdyby każdy z niedojrzałym podejściem wycofał się z kościoła, ponieważ nie można w nim tych rzeczy znaleźć, to poza nim będzie tego jeszcze mniej. Moja rada to powrócić. Kup klej. Powróć, kup klej. Tak. To trudne, wiem. Zapamiętaj jeszcze jedną krótką definicję. Usprawiedliwienie to schowanie własnej chwały w popiele. To bardzo mądre słowa, doktorze Veit. I doceniam, że się nimi dzielisz. Z całą pewnością jest to walka, gdy każdy z nas dźwiga swój krzyż, o czym już wspominałem. Jednak słysząc sprzeczności, gdy mówi się nam, jak mamy szanować naszych przywódców, gdy na to w sumie nie zasługują, tego typu rzeczy stanowią główną przeszkodę. Z pewnością dla mnie. Nie jestem w stanie okazywać szacunku pastorowi, który kłamie. Apostoł Paweł powiedział, ściano pobielana. Ktoś podszedł do niego i powiedział, jak śmiesz mówić w taki sposób do arcykapłana? A Paweł odpowiedział, przepraszam, nie wiedziałem, że to arcykapłan. Gdyż jest napisane, nie będziesz mówił źle o przywódcach Twego ludu. Według definicji był on przywódcą narodu, a był ścianą pobielaną. To znaczy słowa Pawła brzmiały wspaniale, a jednak gdyby wcześniej wiedział, to by tego nie powiedział. Co w takim przypadku zrobić? Myślę, że moje doświadczenie z Kościołem nie jest odosobnione. Okoliczności mogły być, ale jest wielu adwentystów, tysiące, którzy cierpią. Właśnie powróciłem z jednego z najbiedniejszych krajów na świecie, gdzie przemawiałem do 7 000 osób, które wyobcowały się z Kościoła. Rozgoryczone, smutne, zranione. Czuły, że stało się tak dlatego, iż głosili to, za czym stoi Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Oczywiście zawsze medal ma dwie strony, a ja naturalnie nie miałem możliwości wysłuchać w pełni tych dwóch stron, jednak niektórzy starsi z oficjalnych zborów podeszli do mnie i zapytali,
W jaki sposób przywrócić to poselstwo w oficjalnym kościele, bo przecież już je nie głosimy? A to dość szokujące, gdy rozmawiasz z tysiącami, a wszyscy oni są w tej samej sytuacji. Jesteś członkiem tu i tam, ja na ich miejscu bym się odwołał. Gdybym mógł wykorzystać to forum, czy też naszą dyskusję, niczego przecież wcześniej nie planowaliśmy, nasza dyskusja jest czysto spontaniczna, zaapelowałbym do przywódców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, by odpowiedzieli sobie na pytanie, czy możemy żyć z wyłączeniami ze społeczności, które dokonuje się w naszych szeregach? Czy możemy cokolwiek uczynić, by powrócili ci, co szczerze kochają prawdę i opowiadają się za nią? I chciałbym zaapelować do tych, którzy się odłączyli lub zostali wyłączeni, aby odłożyli na bok wszystko, co nie jest bezpośrednio związane ze sprawami zbawienia ulubione teorie, cokolwiek to jest, styl życia. Są to kwestie, które Bóg rozwiązuje z każdym indywidualnie. Odłóżmy je na bok. I zobaczmy, jak bardzo jesteśmy w stanie się do siebie zbliżyć. Zawsze będą pojawiać się kwestie powodujące totalne podziały. Istnieje bowiem wyraźny podział na dobro i na zło. Tam, gdzie kompromis nie jest możliwy. Nie sugeruję kompromisu, nie wierzę w kompromis z błędem. Jednak wierzę, zacząłem wierzyć, w kompromis polegający na zamknięciu ust w kwestiach, które nie są najbardziej istotne dla zbawienia. Mając nadzieję, że możemy naprawić ten kościół od wewnątrz. Mam nadzieję i za co chciałbym się modlić wobec tego kościoła i ci, co go opuścili, by usłyszeli ten apel i by zareagowali na niego pozytywnie. To byłoby miłe, prawda? Niestety, biorąc pod uwagę własne doświadczenie i mając nadzieję, że się mylę, ale mam małą wiarę w to, że przywódcy Kościoła zareagują. Patrzę na książki takie jak Czy musimy milczeć? Autorstwa Samuela Koranteng Pipim i kwestie, jakie tam rozważa z niesamowitą przenikliwością. I jego końcowe napomnienie, podobne do twojego, odnośnie stanu Kościoła i szacunku do przywódców, naśladowania Biblii, rozwijaj łączność z Bogiem, truizmy, które są wielu z nas znane. Tak, jednak jeden tekst, jeden tylko rozdział z tej książki ukazuje wierzchołek góry lodowej zasadniczych spraw dotyczących przywódcy o naszym Kościele. Zasiadałem w komitetach. I brałem udział w komitetach o wysokiej randze, to znaczy na najwyższym szczeblu. I wiem, co się tam mówiło. Pozwól jednak, że dodam trochę otuchy. Zasiadałem w komitetach, gdzie pastorzy wybuchali płaczem. Dosłownie, w wyniku pewnych rażących odstępstw, które przedstawiano jako chwalebne. I analizując ugrupowanie, jakie się tam potworzyły, i skalę, stwierdziłbym, że ci, którzy wierzą w tak jest napisane, byli pod względem liczebnym w ogromnej mniejszości. A jednak, gdy przyszło do głosowania, Boża prawda przetrwała. W tym momencie otwierają się nam usta, szczęka nam opada, i zadajemy sobie pytanie, jak to właściwie się wydarzyło, jak to było możliwe. Jedynym wnioskiem, do jakiego dochodzę, to, że Bóg wciąż ma kontrolę nad tym kościołem. On jest kapitanem na most i poprowadzi ten statek. I będą straszliwe zawieruchy i straszliwe wstrząsy. Ale broń nas, Panie, byśmy wyrzucili Manassesa za burtę,
zanim się nawróci. Zatem bez wątpienia Bóg jest u steru, wierzymy w to. Jednak znajdujemy się na szpicy, a wokół są śmieci. Pamiętaj jednak, że lepiej znajdować się wewnątrz arki, gdzie śmierdzi, niż na zewnątrz, gdzie możemy utonąć. Miałem taką sytuację w Europie, gdzie reformowani adwentyści powiedzieli mi, że arka śmierdzi. A ja odpowiedziałem, że macie rację, ale rozwiązaniem nie jest pływanie. Rozwiązaniem jest klamerka na nosie, ponieważ ona tam pozostanie. W naszej poprzedniej dyskusji, pierwszej serii tego wywiadu, poruszaliśmy wiele tematów. Przypomina mi się ona, bo myślę, że istnieje związek między tymi tematami. Kościół nie jest doskonały. Jego członkowie i przywódcy nie są doskonali. To oczywiste. Nikt z nas nie jest doskonały. Ale jednym z czynników, które przyciągnęły mnie do Kościoła, późno w moim życiu, 10 lat temu, będąc wówczas naukowcem i wyznawcą ewolucjonizmu jak ty, była ta pokrzepiająca chęć i możliwość sprawdzenia prawdy Pisma i bycia posłusznym Słowu pod wpływem miłości Boga, posłuszeństwa zrodzonego z miłości i gotowość studiowania i badania Ducha Proroctwa i Biblii, linijka po linijce, wiersz po wierszu i niezwykłe prawdy tam objawione. Cudowne, intelektualne doświadczenie dla mnie. I w jaki sposób to Bóg przyciągnął mnie do Kościoła. Jednakże moje doświadczenia z ostatnich 5 lat w kwestii cudzołóstwa i rozwodu, gdzie ja byłem ofiarą, a jeden pastor z pewnego zboru stwierdził, że wiarołomne strony powinny się ponownie ochrzcić i ponownie wstąpić w związek małżeński, pomimo tego, iż zasady wiary Kościoła, Biblia i Duch Proroctwa i wszystkie inne wskazówki mówią, że w przypadku braku skruchy, gdzie cudzołóstwo wciąż trwa, nie jest tym, czego naucza Bóg, nie jest tym, czego powinno się uczyć. Próbując zatem pogodzić to oświadczenie pastora z moją obecną sytuacją, i wierz mi, właśnie z powodu tej zdrady w mojej rodzinie, studiowałem to intensywnie, podszedłem do tego pastora i zapytałem go, by pomógł mi wyjaśnić i zrozumieć, w czym się mylę, ponieważ nie było to tak, jak czytałem w autorytatywnych źródłach. I nie zagłębiając się w szczegóły, odpowiedź była mniej niż satysfakcjonująca, ponieważ po pierwsze nie zgadzały się z tym, nie zgadzała, co mówi Biblia, i zawierała bardziej etykę sytuacyjną, by stworzyć okazję do przyciągnięcia zbłąkanych byłych członków Kościoła, nawet jeśli nie żałują oni za swe grzechy i wciąż w nich trwają. To doprowadziło mnie do zaaranżowania spotkania z przywódcami konferencji i tym pastorem, by to przedyskutować. I przyszedłem na spotkanie z Biblią i pismami Ducha Proroctwa i pismami Samuela Bakciociego i tego typu pismami autorytatywnymi z zaznaczonymi fragmentami, by im to przedstawić i wspólnie przedyskutować, ponieważ tak bardzo skupili się na błędnej interpretacji Bruce'a i przekonaniu o nieomylności ich interpretacji, że chyba coś przeoczałem. Po 4 godzinach dyskusji, bez żadnej chęci otworzenia choćby pierwszej książki, czy też sprawdzenia jakiegokolwiek fragmentu z tych książek, zasad wiary, nauk Ellen White, nauk Biblii, żadnych z tych autorytatywnych źródeł, wszystko koncentrowało się na tym, w jaki sposób zażegnać ten konflikt, by ugłaskać rozdrażnienie Bruce'a. Moją reakcją na to było stwierdzenie, że nie jestem rozdrażniony, ale skonsternowany, zasmucony i zmieszany. Jeśli źle to rozumiem, proszę pokażcie mi gdzie, ponieważ moje zrozumienie Biblii różni się od tego, czego wy nauczacie. Odmawiając zajrzenia do tych książek, wyszli. Jeden z przywódców konferencji wziął mnie na stronę na parkingu i powiedział: Bruce, masz całkowitą rację co do zrozumienia tych źródeł autorytatywnych odnośnie cudzołóstwa i innych rzeczy. Nachyliłem się bliżej ku niemu, bo lepiej słyszeć, co jeszcze ma do powiedzenia, gdyż wiedziałem, że zaraz wypowie ale, a tym ale było, ale Bruce to jest młody pastor i on dobrze pracuje. I może czegoś się on nauczył z tej dyskusji, ale nie chcemy, by jego błąd został całkowicie ujawniony.
Jaki to rodzaj organizacji, instytucji, w której przywódcy każą i nauczają, by dławić prawdę i sprzeniewierzać się duchowej drodze przeżywającego, aby wspierać pastorów? Zdrada najwyższej rangi. Duch proroctwa mówi, że jeśli opowiesz się za błędem i w końcu zaczynasz to dostrzegać w tym samym świetle, w jakim widzą to inni, którzy przyjmują błąd. Ja sam jestem adwentystą od prawie 25 lat. I muszę stwierdzić, że przez te 25 lat widziałem olbrzymi upadek standardów. Jednak duch proroctwa stwierdza, że standardy zaniżyły się już w tamtych czasach i będą się dalej zaniżać. A jak było w czasach Noego, tak będzie w czasie przyjścia Syna Człowieczego. Standardy w każdej dziedzinie, w kwestii seksualności, w kwestii preferencji seksualnych, ślubu i rozwodów, w każdej z tych dziedzin. Czy nie stajemy się coraz bardziej i bardziej tolerancyjni, ponieważ świat staje się bardziej i bardziej tolerancyjny? Właściwie świat stał się nie tylko bardziej tolerancyjny, ale nawet skłania się w drugim kierunku, gdzie wolałby usankcjonować prawnie tolerancyjne stanowisko ze szkodą dla tych, którzy właściwie mają rację. Zatem ci, którzy mają rację, stają się kryminalistami, a ci, którzy się mylą, wspierani są przez prawo. Czy nie tak wygląda świat, w którym żyjemy? A Kościół, który porzuca standardy, kończy na tej śliskiej ścieżce. Oto dlaczego powstają takie książki jak Czy musimy milczeć? A jest to duch świata, który wchodzi do Kościoła. To prawda, zasiadałem w komitetach do spraw rozwodów, małżeństw. A niektóre z poruszanych tam codziennie spraw były bardzo skomplikowane. Jak rozsądzić, kto miał rację? Niektóre z nich były kryształowo klarowne. Tak jak przypuszczam, twoja sprawa. Z tego, co się zorientowałem, twoja sprawa jest całkiem klarowna. A jeśli tak jest, oczekiwałbyś sprawiedliwego stanowiska. Jednak ten duch kompromisu rozpanoszył się po całym świecie i znajduje się także w Kościele. I stanowi on jeden ze znaków szybkiego nadejścia końcowych wydarzeń. Ponieważ to ten sam duch, który prowadził starożytny Izrael tuż przed zniszczeniem Jerozolimy. Tak, jeśli mógłbym teraz przeprosić w imieniu mego Kościoła. Naprawdę. Ponieważ mamy ducha tolerancji, a nie nazywamy grzech po imieniu. A grzech nie wydaje się już nam zbytnio grzeszny. Istnieje bardzo cienka i delikatna granica wyznaczająca, jak traktować grzech. Oto kobieta przełapana na cudzołóstwie, na gorącym uczynku cudzołóstwa. A jednak Jezus powiedział, ani ja ciebie nie potępiam. Ale ponieważ znał jej serce, ponieważ widział jej pokutujące serce, udzielił jej łaski, odesłał ją do prawa. Idź i nie grzesz więcej. Zatem nasza postawa musi być postawą Chrystusa. Jednak grzech pozostaje nadzwyczaj grzeszny. Jeśli przylgniesz do grzechu, wówczas nie dajesz innej opcji, jak zostać wraz z nim zniszczony, ponieważ nasz Bóg jest ogniem trawiącym. On zniszczy grzech. Czyli jeśli przylgniesz do grzechu, zostaniesz wraz z nim zniszczony. Zdumiewam się, jak świat mówi, gdy jesteś zły, trafiasz do gorącego miejsca, a gdy jesteś dobry, idziesz do chłodniejszego miejsca. Nie, jest zupełnie na odwrót.
Szatan przechadzał się pośród kamieni ognistych. Widziałem morze szkliste zmieszane z ogniem. Trzej przyjaciele Daniela zostali wrzuceni do pieca ognistego, ale nic im się nie stało. Oni byli w ogniu. Ci dobrzy byli w ogniu, ale ogień ich nie tknął, ponieważ przykrywała ich sprawiedliwość Chrystusa. I my pewnego dnia znajdziemy się w ogniu. A Twoim pocieszeniem, jeśli jest to pocieszenie, jest to, że ci, którzy nie przedstawiają grzech jako niezwykle grzeszny i dokonują wyboru przygnięcia do Niego, będą musieli pewnego dnia wraz z Nim zostać unicestwieni. W kategoriach osobistego doświadczenia nie jest to dla mnie żadne pocieszenie. W kategoriach teologii i prawd czasów końca. Oczywiście jest to pocieszenie, ponieważ grzech zostanie na zawsze usunięty. Ale przechodzimy trudności, ponieważ jesteśmy ludźmi na tej ziemi w strefie wojennej, poddani działaniu różnym wpływom. Jeśli nie przylgniesz wystarczająco mocno do Jezusa, poniesiesz niepowetowane straty. Dostrzegam, że stałem się poszkodowaną ofiarą tej wojny. Nie martwy, ale śmiertelnie zraniony. W każdym razie tak się czuję. Wybierz, by nie czuć się tak. Uczyń to świadomym swym wyborem. Dokonuję wyboru, by nie stać się zgorzkniały. I świadomie wybieram, by wziąć pakiet doznanych krzywd i umieścić go u stóp krzyża. Zgoda. Nie mogę się bardziej zgodzić, ale tu nie chodzi o odczucia. Tu nie chodzi o zgorzknienie. To doświadczenie, o którym mówię, trwa już 5 lat. Chodzi o sprawiedliwość? Tu nie chodzi o sprawiedliwość, nie. Tu nie chodzi o sprawiedliwość, nie chodzi o urazy, ale o czysto intelektualne zrozumienie, że ta organizacja, z którą się związałem wielkim kosztem i dążąc do tych praw, nagle wydaje się domkiem z kart. Czyli zawiodła cię. Tak, więcej niż mnie zawiodła. Zdradziła mnie. Przywódcy zdradzili mnie. Członkowie zdradzili mnie. Jesteś w bardzo dobrym towarzystwie. Tak, nie jestem w tym osamotniony. Wszyscy opuścili Chrystusa. Został zdradzony przez swój własny lud. Został ukrzyżowany. Ellen White mówi, będziemy musieli czerpać ciepło z zimna innych, odwagę z ich tchórzostwa i wierność z ich zdrady. To mocne stwierdzenie. Ale jeśli mamy nauczyć się postępować w taki sposób, wówczas musimy nauczyć się tej lekcji w Chrystusie. Słuszna uwaga. Myślę, że dotykasz spraw związanych ze zdradą, gniewem, zranieniem. Z całą pewnością emocje są tu zaangażowane. Wszyscy się tak, oczywiście. Ale nie możesz dokonać wyboru, by nie zareagować w sposób emocjonalny. Musisz uznać emocje, jakie są w tobie. Możesz wybrać, co chcesz z tym uczynić. To prawda. Masz jednak wolność wyboru. Wyboru, co uczynić z tymi emocjami, ale nie czy doświadczasz tych emocji. Oczywiście, nie możesz negować ich doświadczenia, ale możesz dokonać wyboru, co chcesz z nimi zrobić. Zatem wracając do punktu wyjścia odnośnie dokonanego wyboru i rozpoznając wpływ, jakiemu uległem i osoby z otoczenia Kościoła, szkodliwy wpływ, jaki to wywarło na moją duchową pielgrzymkę i na moje serce, mimo iż każda cząstka mego jestestwa była Bruce, wróć do tej walki i napraw ich błąd. Gdyż ci przywódcy prowadzą trzodę i ranią mnie i innych, wybrałem odejście, ponieważ moja obecność wprowadzała zamęt i odpowiedzialność. To, czego doświadczałeś, to uczucie, że to ich nie zmieni. Niezależnie, jaką postawę zająłeś, oni już podjęli decyzję. Zatem zrobiłeś to, co czułeś, że powinieneś. Powiedziałeś, co czułeś, że powinieneś był powiedzieć. Nie dostałeś na to odpowiedzi, jakiej oczekiwałeś, a oni w twojej opinii, czy też w rzeczywistości, nie ruszyli się ze swego stanowiska błędu ani na centymetr. To faktyczny stan rzeczy i nie jesteś w stanie tego zrobić, ale zrobiłeś, co mogłeś, a konsekwencje pozostawiasz Bogu. Próba forsowania zmian w ich postawie
To marnowanie czasu. Zdałem sobie z tego sprawę dawno temu. Masz rację. Wykreś zatem to ze swojego notatnika. Odwróć na następną kartę, o następną kartkę i powiedz, zostawiam to Bogu. Zgadzam się. I wchodzę w to, ale wciąż pozostaje kwestia Kościoła Adwentystycznego jako instytucji, z całą tą apostazją, hipokryzją i intelektualną nieuczciwością. Ale jeśli tych rzeczy tam nie ma, to jesteś w niewłaściwym miejscu. Mówię ludziom, szukajcie Kościoła, który jest żałosny, który jest letni, który nie wydaje się być sprawiedliwy, potrzebuje przejrzenia na oczy, jest duchowo ślepy. Jeśli go znajdziesz, rozkoszuj się nim. Zatem powinniśmy znaleźć pociechę w fakcie, że te próby i udręki biorą górę, ponieważ jest to wypełnienie proroctwa, a Chrystus wkrótce przyjdzie. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Nie ma innego na to sposobu. Jeśli spróbujesz to zmienić, postradasz zmysły, gdyż inaczej szczekałbyś przeciwko proroctwu. A proroctwo jest jak skała, nie możesz go ruszyć. Nie możesz go zmienić. Bóg je zmieni. I będzie miał Kościół triumfujący. Pewni przywódcy kościelni zadali mi pytanie odnośnie moich przeżyć. Bruce, gdzie jest Twoja miłość? Gdzie jest Twoje przebaczenie? Na co odpowiedziałem, gdyż dla mnie było to pytanie retoryczne. Tylko Bóg zna moje serce. Nie próbujcie je sądzić. Ale nie jesteś w stanie zdusić, ukryć, schować te straszne rzeczy, które się dzieją w Kościele pośród wiernych, w zamian za samoproklamacyjne, samousprawiedliwiające poselstwo miłości. A kto się nie dostosuje, nie miłuje jak Chrystus, nie możesz redukować miłości do poziomu ckliwego sentymentalizmu. Miłość to zasada. To nie powierzchowność. Masz rację. Jednak podchodzili oni w ten sposób w swym krytycyzmie, próbując wspierać się z tym, by nie stawić czoła tym podstępom. Odstąp! Przestań kołysać łodzią. Nawet jeśli jesteś na dole, gdy znajdujesz się na burcie, wciąż możesz nią kołysać. Zatem to przesłanie miłości jest bardzo ważne, ponieważ masz rację. Miłość jest zasadą, jest to wybór. I nie jest to miłość sentymentalna, jest to Chrystusowa miłość. I nie zawsze łatwo ją osiągnąć. Duch wybaczania jest kolejnym, bardzo trudnym do osiągnięcia w pewnych ciężkich okolicznościach. Chrystus powiedział, ja wybaczyłem Tobie i gdybym miał sporządzić listę wszystkich grzechów w całym moim życiu, byłaby ona konkretna. A obok stoi oskarżyciel, który jest ekspertem w ujawnianiu najdrobniejszych niuansów i szczegółów każdego pojedynczego grzechu z osobna. A jednak powiedziałem Chrystusowi, dziękuję, że mi je wybaczyłeś. A Jezus mówi do mnie, a teraz wybacz swemu bratu. To jest ten aspekt przebaczenia. Ale przebaczenie nigdy nie powinno się mylić z akceptacją grzechu. Wybacz grzesznikowi, ale nie wybaczaj grzechu. Nie, nie jesteś w stanie wybaczyć grzechu, gdyż jest on zbyt karygodny. Ale możesz wybaczyć grzesznikowi. Trudny temat, tak, jest skomplikowany. Sposób, w jaki rozmawiam teraz z Tobą, to jedyny, jaki wywołuje końcową refleksję. Był czas w moim życiu, gdy ja również byłem całkowicie zgorzkniały. I musiałem dokonać świadomego wyboru, a nie byłem w stanie. Musiałem wtedy powiedzieć Bogu, zabierz to ode mnie. Nie chcę już dłużej z tym żyć. I zabrał to. I w jakiś sposób od tamtego czasu mam więcej współczucia
wobec największego nawet odstępcy, niezależnie od pozycji, jaką zajmuje w Kościele. Ale wciąż czuję odrazę do błędu. Jak zachować tę równowagę? Jaki wniosek wyciągniemy pod koniec naszego spotkania? Konkluzja, do której doszedłem, to, że będę oczekiwał na następną okazję spotkania się z Tobą, bo to zawsze przyjemność, zawsze dowiem się czegoś nowego. Dziękuję Ci za to. Przyjemność po mojej stronie. Niech Bóg Cię błogosławi. I spróbuj jeszcze raz. Przekonajmy się, czy z pomocą Bożą. Wszyscy z nas, nie tylko ty, każdy, kto został zraniony, który został podeptany, który został wyobcowany albo fizycznie wyrzucony, czy potrafi wrócić i ponownie spróbować. Amen. Dziękuję. Dziękuję.